Witam, jestem Błażej, a w dzisiejszym odcinku przedstawię Ci, w jaki sposób używać jednego z narzędzi, jakim jest młotek. Zapraszam. A jeszcze, zanim zaczniemy, zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji na tym kanale i do zostawienia łapki w górę pod tym filmem. Zapraszam. Zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji na tym kanale. Okej. Jeżeli intro mamy za sobą, możemy przejść do odpowiedniej części tego poradnika, czyli w jaki sposób korzystać z młotka. Więc tak, żeby zdobyć taki młotek, na początku musimy go stworzyć. Gdzie to można zrobić? Drewniany młotek możecie stworzyć przy craftingu, podchodząc do niego. Do tego potrzebujecie 8 sztuk drewna. Jak widać, ja już mam młotek, więc nie potrzebuję tego robić. Ale do czego przyda nam się młotek? Zazwyczaj młotek przydaje nam się w budownictwie, bo na przykład możemy nim niszczyć ściany, jak widzicie. I dosyć sprawnie to idzie. Chyba niczym innym nie możecie niszczyć ścian w tej grze jak młotkiem, więc jest to dosyć przydatna sprawa, nie będę zbyt ukrywał. Ale również możecie nim deformować bloki. Możecie zastanowić, co to znaczy deformować bloki. Teraz wam pokażę. Zbudujemy sobie tutaj taki mały ala daszek. Tak mogę to, na to powiedzieć. O. Jest taki daszek. I teraz, no, nie wygląda to za bardzo jak dach, tak? Bo jest, to są po prostu drewniane klocki i tyle. Powiedzmy, chcielibyście, żeby to bardziej wyglądało jak dachówka, było pod takim podchyleniem. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Więc jak to teraz zrobić? Bierzecie młotek i deformujecie nim bloki. Pierwsza deformacja wygląda tak. Czyli no taki podeścik. Druga wygląda tak. I o to nam konkretnie chodzi w tym, w tej budowli, co teraz zrobiłem. Trzecia wygląda tak. Czyli po prostu w drugą stronę to samo. Czwarta wygląda tak. Odwrócony taki trójkącik. I piąta wygląda tak. Ok. Ale interesuje nas ta druga opcja. Czyli dwa razy młotek. I dokładnie tak to wygląda. Potem znowu raz, dwa. I wiecie, już to nabiera jakiegoś kształtu i wygląda bardziej jak dach. Więc tutaj też robimy dwa. Pyk. Pyk. Oj, przepraszam. Tutaj mi się krzywo zrobiło. Już to naprawiam. Tak. I źle po prostu dobrałem bloki. Mój błąd. Okej. I widzicie, w taki sposób zrobiliśmy prosty dach, bez zbędnych bloków, tak? Takie drewniane klocki zamieniliśmy w ładny dach, ale nie tylko. Powiedzmy, może wam się to przydać do bardzo różnych rzeczy, na przykład ta deformacja może przydać wam się do dopasowania czegoś, do klocka, do drugiego klocka, no wiadomo, no jest masę pomysłów. Ciężko powiedzieć, do czego możecie to wykorzystać. O, przepraszam. To już jest tylko i wyłącznie wasza sprawa. Ale jak mówię, druga opcja przydała nam się, jak widać, do zbudowania takiego dachu. Musicie zapamiętać z tego odcinka, że jest 5 deformacji. Młotek robi się przy craftingu z 8 drewna. No i to chyba tyle, co powinniście zapamiętać. Jeszcze, że młotek przydaje się tylko i wyłącznie do budownictwa. Ponieważ, no nic z tym nie zrobicie, no drewniany młotek zadaje 2 i ma bardzo niską szybkość i przeciętny odrzut, to jakbyś nożem do krojenia chleba chciał kogoś zadźgać. Chociaż nie, no to ma sens, ale na przykład nożem do smarowania chleba masłem, to też nie ma sensu. Mogę wam też pokazać, jak to bije, dla sumy ciekawości. Widzicie, po jeden. Demonicznemu oku bije to po jeden. Więc nie używajcie tego jako broń. Po prostu się nie opłaca. Chociaż ma to całkiem niezły orzut w niektórych przypadkach. Może się to przydać, jeżeli dobrze to wykorzystacie, ale nie radziłbym. Nie radzę kombinować. No dobra. Więc to na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wszystko jasno i prosto wytłumaczyłem. Do zobaczenia w następnych odcinkach. I wbijajcie na kanał Syfon Gaming, ponieważ tam już wleciał nowy odcinek ze mną. Możecie go obczaić. Zapraszam.